Dzień dobry drodzy widzowie i kupujący, Maciek z tej strony z firmy Mavkar, a dzisiaj mam samochód, który ostatnio sprzedał mi się bardzo szybko. Jest to Audi TT, a tamto powiem wam, że poszło w sumie takie srebrne. Miałem, jak ktoś śledzi kanał, chyba w 24 godziny wystawienia wystawiłem, tak jak coś około tej godziny 17, a auto następnego dnia o tej godzinie już było sprzedane. Cena była dobra. A druga rzecz też taka jest, że jest to ciężki model do kupienia. Gdy wchodzicie na neta, wydaje się, że wybór jest duży i jest dużo tanich egzemplarzy, ale już nie za wiele zostało tych silników dwulitrowych TFSI i 200 konnych. Jednak te silniki są lepsze od późniejszej tej serii EA, bo tu jest to silnik, który nie brał tak oleju. Silnik BWA, znany z A4 B7. Chyba w B6 też był, nie wiem, nie pamiętam, nie ma to już większego znaczenia. No i też dużo jest mnóstwo lumpów porozbijanych, które były sprowadzane do Polski 3-4-letnie, gdzie ten samochód jeszcze kosztował, że tak powiem, może nie krocie, ale bardzo dużo. Do tej pory nie jest tani. No i nagle się okazuje, że to wszystko tam w okolicach 30, czy tam do 30 tysięcy, to jest tragedia. A żeby kupić fajną tetetkę, no to jednak trzeba położyć troszeczkę więcej pieniędzy. Tutaj ten egzemplarz przyjemny. Z 2007 roku przebiegu ma 257, to jakby tak na szybko liczyć, auto ma 16 lat, koło 15, może 16 rocznie. Według mnie absolutnie normalny przebieg na taki pojazd, no bo niektórzy, wiecie, kupują samochód po to, żeby nim jeździć, a nie po to, żeby po prostu sobie gdzieś stał. Z wyposażenia jest wszystko to, co potrzeba, żeby to auto wyglądało fajnie. Z przodu mamy Big Xenon i oczywiście przeciwmgielne, no i są też alufelgi. 16 oryginalne Audi z ładnymi oponami Continentala, wielosezonowymi. Bieżnik jest, zaraz wam tutaj pokażę, wysoki. No, proszę sobie tutaj spójrzcie, wiadomo, z przodu troszeczkę słabsze, ale z tyłu lepsze. No i z przodu też mamy świeże tarcze, nie wiem, czy teraz będzie widać, akurat tak stanąłem, że felga jest tutaj, ale jest praktycznie cały nowy klocek na tym aucie. Auto też nie było jakieś porozbijane, zmierzę wam tu jej miernikiem jakieś podwójne warstwy lakieru, normalka, standard, no przecież ten samochód i tak, powiem wam, po tylu latach nie jest poobijany, pozagniatywany, wygląda naprawdę przyjemnie. No i też teraz jeszcze patrzę sobie, ma przyciemniane tylnie szyby, no i oczywiście spoilerek się wysuwa, jest też jakaś mała nalepka ABT, zastanawiam się, czy to jest może wyrzucony jakiś komputer, czy po prostu wydech, może jakiś komputer. Co o stylistyce, no ten samochód się może podobać, tak jak wcześniej wspomniałem w starym filmie, zrobił się bardziej męski, bardziej szerszy, bardziej taka sportowa sylwetka, bo stara tetetka, no to był taki trochę damski kapelusz, a tutaj już samochód jest taka bardziej wyścigowa. Może zaraz zrobię pauzę, nagram wam jeszcze pod maską, ale spójrzcie, linia jest naprawdę fajna, widać takie prawdziwe sportowe auto i ten samochód naprawdę się nie zestarzał. Po wielu latach, gdy ktoś się nie zna na samochodach, myślę, że wam przyzna, że tam jakbyście mu powiedzieli, że samochód ma 4 lata czy 5, myślę, żeby bardzo nie protestował, bo te światła Audi się nie starzeją i ten wielki oldschoolowy grill jeszcze ze starych Audi z lat 50. czy tam 40. wygląda bardzo dobrze. A, no i co? Idę wam pokazać maskę, znaczy pod maską i w środku, bo ma fajne wnętrze. Kubełki z Alcantarą. Nie każdy lubi skórę. Proszę bardzo, już to wam otwieram. Tak się prezentuje środek. Fajne, grzane te fotele. No i ta kierownica mi się bardzo podoba, bo ma takie, jak widzicie tutaj, przełamanie prostokąt. Może uda się wypchnąć spoiler, to jeszcze wam tutaj to pokażę. Proszę, spójrzcie, tak auto wygląda ze spoilerem, on się około 130 na godzinę, czyli lekko po przekroczeniu wysuwa. Jest to fajny bajer, bo niewiele samochodów to ma, A7, Porsche, no i tam może jeszcze coś by się znalazło. Spójrzcie sobie na linię tego wozu teraz. Już wygląda jeszcze bardziej, można powiedzieć, sportowo, z takim wystającym spoilerem. Idziemy pod maskę. A, no i nie wspomniałem, że też jest sporo serwisów. Pod maską macie też nalepkę od wymiany rozrządu. Proszę, tak wygląda pod maską ten wóz. Tu jest nalepka.
Tak się to prezentuje. Dość dużo miejsca, bo chyba tu też była V6. Tu jakaś kartka od oleju. Ogólnie motor suchy, bez wycieków. To standardowo książka serwisowa, lecimy sobie po kolei, spójrzcie sobie na wpisy, Rachciachba, Audi, 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 61 tysięcy jeszcze w Audi, tu też Audi, Audi, nawet te wymiany dość często, bo tu 15 tysięcy, tu nawet 98, tu też Audi, dosyć wypełniona ładnie ta książka, 127, tu też coś powtórzone. 136, 151, dalej mamy Audika, tu proszę 159, a potem już jest serwis niezależny i tutaj jak widzicie sunroofem zmieniony, pasek rozrządu, to samo co wam pokazywałem pod maską i ostatni przy 248, czyli jest około dychy zrobione przez rok, spójrzcie sobie przebieg 257. Z książki to tyle, nie będę się tu nad nim rozwodził. Ale teraz wam pokażę wnętrze, no bo wnętrze w tym samochodzie mi się, tak jak wam powiedziałem przed chwilą, podoba. Lewa strona, boczek, Alcantara, nie odkleja się, dobrze to wygląda. Przyciski całe, proszę, elektryczne szyby. Siedzi się tu z ręką naprawdę nisko. Tu mamy też standardowo postrzeżebrzaną czy metalową klameczkę. Włącznik świateł, przeciwdzielny przód, tył, oczywiście, tak wspominałem, Big Xenon. Ta kierownica bardzo mi się podoba, chciałbym też u siebie mieć w Audi taką. Fajne tuby tutaj. Tak sportowo porobione, na środku komputer znany z B7, możecie sobie sprawdzić tam czas jazdy, spalanie, pierdoły. Nic jakiegoś nadzwyczajnego, tutaj te fajne trzy garby wyglądają, jakby tutaj byście mogli zamieścić te staromodne czujniki ciśnienia oleju do ładowania i reszty. Ładnie tą deskę zaprojektowali, jak widzicie szyba jest naprawdę malutka, siedzi się blisko, trochę takie odczucie staromodnych samochodów ala rajdowych. Radio, standard. No i tutaj mamy sprawną klimatyzację, podgrzewane fotele. Nie wiem, czy to jest liczone jako automatyczna klimatyzacja, ale podobają mi się, że na przykład fajnie wyglądają te podświetlenia czerwone. Jeżeli klikniecie wyłącz, czy tam dodacie do dołu, to to sobie znika, więc taki przyjemny akcencik. Tutaj też jakieś takie ala metalowe stawki, tutaj korytko. Przełącznik do wysuwania tego spoilera, co wam pokazywałem. No i reszta pierdół też fajnie wkomponowana. Ręczny, trzy miejsca na kubki. No i tak widać, auto jest czteroosobowe. Fotel pasażera, tam schowek. Jakichś tu wielkich cudów nie ma. No i oczywiście no te miejsca, jak widzicie z tyłu, no to są tylko raczej dla dzieci, bo są bardzo pod prostym kątem, więc fotelik można tam rzucić, ale no dorosły za dużo kilometrów tu nie przejedzie. Pokażę wam jeszcze mój boczek. Jak na ten przebieg według mnie jest przyzwoicie utrzymany ten samochód. Wiadomo, skóra się delikatnie odgniata. Chyba cóż, o wnętrzu to tyle. Nie ma tu wiele quirków i featuresów, ale jeszcze kierownicę sobie możecie spojrzeć. Kiera też spoko, no i te akcenty są fajne. Srebrne, naprawdę ładnie jest to wykonane. Jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Jeżeli macie pytania, możecie zostawić też pod nim komentarz lub napisać maila lub odezwać się na media społecznościowe takie jak Instagram, Mavcarauta lub na Facebooka. Jeżeli chcecie zobaczyć aktualną ofertę, wbijajcie na mavcarautomoto.pl i tam zawsze są, większość samochodów jest wystawionych, jeżeli oczywiście nie wrzucam ich też na Instagrama. No i pamiętajcie, że u mnie każdy za auto opłacone, możecie wykupić sobie gwarancję do roku czasu i jeżeli nie macie jak tego auta dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, gdy was zagoda na lawecie. A jeżeli film z danego tutaj właśnie programu się sprzedał, film se ja gadam, samochód z danego programu się sprzedał, mogę wam też na zamówienie poszukać drugiego albo mogę też znaleźć inny typ samochodu dla was. To by było na tyle, pozdrawiam, cześć!